Jakie historie opowiadał panu tata? Jakie książki czytał? Nie czytano mam. Różne książki, bo były zapchane. Mieszkanie było oczywiście zapchane książkami. No, czytało się wtedy tak zwaną klasykę oczywiście. Nawet to ma pojęcie klasyki. Klasyki się zmienia. Pewnie w pokoleniu tak naszych rodziców. Zingera? Tomasz, nie. No klasyką to się, no Tomasz Mann był, tak? Myślę, jak to się czyta klasykę. Nie Trzej Muszkieterowie? Nie. Tak. Trzej Muszkieterowie to chyba jeszcze pokolenie wcześniej. Chyba rzeczywiście tak w latach 70, takich ludzi, którzy dorastali w latach 60, to Tomasz Mann był takim, jak się mówiło, pisarz to, albo ja wiem, Proust, no. No też William Faulkner. Faulkner też był bardzo ważny, prawda? Pisarz, który już dzisiaj tak troszkę odchodzi. Ja chciałem pana zapytać o pewne naznaczenie, czy ono miało miejsce. Dostał pan nagrody za pensjonat. No. Czy to jest tak, że to utrudnia teraz coś w życiu? Tak jak jeden z słynnych impresjonistów francuskich powiedział, no teraz nie mam wyboru, muszę malować same arcydzieła. Nie przejmuję się tym aż tak bardzo. Nie czuje pan oddechu krytyków na sobie? Nie, oczywiście. Wiem, że krytycy mają nadzieję, że mi się noga powinie i prawda, że będą mogli powiedzieć, proszę bardzo, autor jednej książki albo epigon, autoepigon. Albo autor opowieści takiego żydowskich, a może pan albo nas zaskoczy i napisze coś na przykład Góralszczyzną. No, może. Napisałem kiedyś. W wieku tak zwanym młodzieńczym napisałem powieść w stylu młodopolskim, która się działa gdzieś w górach. Była stylizowana na Witkacego. Ale nigdy jej nie wydał. Doktoryzował się pan z Ulyssesa Joyce'a. Czy żydowskie pochodzenie Leopolda Bluma miało dla pana znaczenie, że tak pan wsiąkł w ten Dublin Joyce'a? Czy to się wzięło z zupełnie innych inspiracji? Pewnie. Najpierw to pewnie miało znaczenie po prostu nastoletni snobizm, że trzeba przeczytać Ulyssesa i się nim strasznie popisywać. Potem stawiłem tego Ulyssesa na wiele lat. Potem go wziąłem i stwierdziłem, o, to jest niezła książka i w sumie można w to wejść jeszcze raz. A potem nie miałem na siebie pomysłu i postanowiłem napisać doktorat właśnie z Ulyssesa, bo dobrze jest pisać doktorat z ulubionej książki, a nie się męczyć nad czymś innym. Nie, no Ulysses jest tak szeroki i umożliwia tyle różnych zabaw literackich, że to nie tylko żydostwo Bluma, tylko po prostu siedzisz parę lat i grzebiesz się właśnie w różnych odniesieniach literackich do literatury światowej. I to jest po prostu zabawa. Sam Dublin jest przyjaznym miastem, takim, które którym się fajnie spaceruje i które fajnie się odkrywa z tą powieścią. Mówił pan o związku literatów, pisarzy żydowskich przed wojną. Czy jest coś takiego jak dzisiejsze środowisko literatów żydowskich? W Polsce? Nie. Nie ma, bo nie ma powodu, żeby było, bo nie ma takich literatów. A czyta pan współczesną prozę izraelską? Trochę. Znaczy śledzę ją o ile, no tyle o ile, nie jakoś, że bardzo. Cenię Meira Shalewa, Tzruje Shalev, jego kuzynkę, która się teraz robi popularna w Polsce. No oczywiście Amosa Oza też, ale w mniejszym stopniu pewnie. A jak dobieracie repertuar na Festiwal Książki Żydowskiej? Bo to mnie zadziwiło. Na jakiej zasadzie książka jest żydowską książką? Wybieramy tak naprawdę po nowościach, które się ukazują w ciągu ostatniego roku, z czego większość to już w ogóle nie jest literatura, tylko to jest tak naprawdę Jewish studies różnego rodzaju. Historia, socjologia, jakieś kulturoznawstwo i tego powstaje w Polsce bardzo dużo, bo kultura żydowska, jakkolwiek ją rozumieć w Polsce, to nie musi być kultura, że siedzi Żyd i robi kulturę, tylko kultura żydowska tak naprawdę dzisiaj, moim zdaniem, to są w dużej części, to są akademickie Jewish studies, które są robione nie zaglądając w pochodzenie przez różnych ludzi, którzy zajmują się hebraistyką, jidyszystyką, która jest na coraz wyższym poziomie w Polsce, tak, historią zagłady, ale też historią w ogóle Żydów. No i ci ludzie dostarczają mnóstwo książek, które trzeba omówić i my takim pomagamy to robić co roku.